Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszych przygód w Battle Brothers. Tak więc ostatnio zastanawiałem się, czy atakować i myślę, że raz się żyje. Zobaczymy, co tu jest. Dobra, chociaż... może zmieńmy... skład. Czy przyjrzę na 100%. Zamiast defensywnego dałbym chyba ofensywnego w ten sposób. Też oczywiście dałbym komuś pieseła. Gdzie jest ten pieseł? Nie dałem? Nie, bo czapkę mu zdjąłem. Właśnie czapka jest też dobra. Przygotujmy się, mówię, na maksa, bo nie wiem, co tam, w jakiej liczbie to dziadostwo tam żyje. To wszystko jest ok, to można podmienić również na 140. To wszystko 150. Dobra. No nic więcej, chyba nic nie wymyślę. Mam nadzieję, że będzie bez strat. ...24 te dziadostwa są. Chyba będziemy atakować, bo chciałbym jak najszybciej dobrać do samego nekromanty. Czyli zwlekanie nam tu niewiele da. A to całe draństwo będzie na pewno nacierać. No może łucznik... A, już też się ruszyłem. Nie widzę dalej nekromanty. Dobra, tu można by w sumie zrobić punkt zablokowania. Ale ich jest. Nic nie szkodzi, zawsze strzała oddać, jak już idziemy i tak do tyłu, czy do przodu kawałek. A... no nie, ty nie jesteś nekromantą. Tak nekromanci nie wyglądają. Jest. Czy ja chcę tu się wpychać? W sumie tak, będzie ktoś musiał pomagać w drugiej linii. Podgryzają nas. No to przez łeb. Dobrze. Kontynuuj. Prawe. Czekaj. Czekaj. Krok naprzód. Uderzenie. Ciężko będzie te metry wywalczyć, kurde, do nekromanty. Tej ilości zombiaków. Spróbujmy troszkę tu posprzątać.
No i zaczyna. A, nie zastrzelisz, kurde. Jednego punktu brakuje. Musiałbym gdzieś tu wejść i spróbować go boczkiem. Kurde, niedobrze. Są słabe zombiaki, czyli będziemy je po prostu eksterminować. Czy warto gdzieś oddać strzał? Nie. Musimy jakoś wymyślić, jak się do niego dobrać. No też tego ciężkiego zombiaka by wypadało czymś załatwić na flance. Wskrzeszał. Nic z tego. Krok do przodu. Kurde, w ogóle postępu nie ma. Postępu. Ciekawe, że on morale będzie w ogóle tracił. Mięso armatnie idą. Dobra, jest możliwość strzału, chociaż czy warto? Warto, ładnie poszło. Tego bym chciał ubić, szczerze mówiąc. W sumie będę miał ruch jeszcze na strzał. Okej, bo on tu jest ciężko zbrojny. Jak tu przylezie, będzie mały problem. Czyli problem dla łucznika o to chodzi. Nie dla naszej ciężkiej piechoty oczywiście, ale... Dobra, idziemy. Wykaszamy sobie drogę. Groźniejsze trzeba w pierwszej kolejności. Ładnie, prawie nie żyje.
lepiej się obstawił teraz już na przyszłość. Niestety dojdzie do naszych łuczników. Jeszcze do kusznika. No, liczę, że sobie poradzi. Kończ go i tego też. No, tutaj kolega się zmęczył. No, ciężka zbroja nie wpływa dobrze na kondycję. Niczyją. No, niestety krok wstecz. Odblokujmy kusznika. A, nekromanta tworz, ty gnojku. Stałeś w najgorszym miejscu. No, no niestety teraz się tak obstawili, że... Ach, chyba źle kliknąłem. Przeczekać to może. Przecież tu nie ma kto go sprzątać. Oż ty, przeżyłeś. Oj, zaczyna być kiepsko z atakami i to jest teraz problem. W sensie, że nie mamy podwójnych, czyli nie będzie takiego przebicia, jeśli chodzi o wytępienie ich. Może psa wypuścić, tylko czy pies coś działa na zombiaki? Uuu, przeżył. W sumie utrzymujemy tą liczbę na coraz mniejszym poziomie. Pięknie, no... Łucznik zasłużył na... dużą nagrodę. No teraz już powinna być egzekucja, szczerze mówiąc. Dużo łatwiej poszło niż zakładałem, wam powiem. Myślałem, że będzie gorzej, a tutaj... Znaczy, dalej się będą odradzać, ale... No już myślę, że ich opanujemy. Plus jest taki, że zombie nie uciekają, gdzieś lezą ładnie do przodu jak idioci, więc... Zaraz wszystkie wyróżniemy. Zostańcie tak jak jesteście, bo zaraz coś wstanie. Trzeba mieć ludzi pod ręką na różnych pozycjach. To jakieś takie rozpadające się już.
Tu drzewo musi być po drodze. Dobra. Jakieś wkurzone zombie, to się nie mogę do kolegów dostać. Te nowe to prawie że szybko się dają zawsze zabić, ale może stąd by się udało, nie. No te dwa są prawie nienaruszone niestety. Dostał. O, ruszył się też. No, mam nadzieję, że teraz już wszystko padnie. Po tej turze. Łucznik nie dał rady, łucznik. Czy może trafić kolega, nie zrobię z przycelowaniem. I dał radę, dobrze. Nic ciekawego. Przecież te niektóre łupy coś tam warte są. Żeby ta książka. Że odkujemy się do tego, ile mieliśmy niedawno. W sumie zobaczmy też tu. Moglibyśmy kogoś wziąć, ale... Trochę tego się nazbierało w sumie. Dobra, nawet ładnie zapłacili. Drogo, no ale cóż robić? Żarcie to już w ogóle. No, to mało mamy kasy. Jakie zlecenie? Ciągle ten barbarzyński król. Co on tam może mieć? Korci mnie trochę, ale... Zakładam, że miał dobrą ekipę. Nie wiem, czy berserkę, no. Z
są tylko barbarzyńcy, ale... Cholera wie w co uzbrojony. Nie mamy specjalnie czym ludzi na odległość załatwiać. A weźmy, jak będzie miał dużą ekipę, to po prostu odpuścimy. I tyle. Czyli gdzie on ma być? Czyli gdzieś tam. Nie mamy tyle żywności, żeby się gdzieś zapuszczać, nie wiadomo jak daleko. Jakie mam go na... O, jest! O nie, 16 ludzi. Chociaż... A może zaraz... No, zobaczmy. To uzbrojenie i tak dalej. Bo jak stracimy powiedzmy 4 ludzi, to nie warto za 4000. Uj, tu jest jego baza. Pewno słaba baza byłaby ciekawym celem, ale chcemy go załatwić. Po pierwsze tak, ty masz level. Dobrze. I co do perka? Bonus za zabójstwo na berserku. Chyba to samo wszystkim. To zwiększa no, ilość ludzi, których możemy w turę położyć. Wszyscy są w dobrej kondycji? Tak. Wszystko wygląda zacnie. Jedyne co myślę, to czy jego jednak nie zamienić na włócznika, żeby chociaż jedną postać piór defensywną. To byłby Hans. Może być na flance, żeby się przebijać tak naprawdę, bo raczej jak ty, jak to, jak to, a ty powinien być w stanie to wytrzymać. Tu jest dobrze. Okej. Raz się żyje. Właśnie, tego się obawiałem. Dwuręczny topór barbarzyńskiego króla. Na razie rudze dziadostwo leci, to tam nie problem. Halt. Czyli w tej ekipie na razie nie ma takich super groźnych ludzi, więc chyba... A, jeszcze jest ten bębniarz.
ty masz strasznie to małe życie, więc to mnie mega martwi, no ale dobra. Mi tarczy w górze. Czyli barbarzyński król będzie szedł środkiem. Nie jestem w stanie mu cokolwiek zrobić tym ostrzałem. No, jemu nie, ale przynajmniej coś tam dostaje. O, jednego mniej. Mam też nadzieję, że troszkę może morale im siądzie, jak zaczną dość intensywnie tracić ludzi. Ten kolega podnosi morale z tyłu. Tam jest dobrze, ty jesteś potrzebny w środku, bo ktoś będzie musiał na odległość tego króla obijać. Dalej mamy przewagę liczebną. Nie wiem, co im to daje. Czy podnosi morale, czy zmniejsza zmęczenie, ciężko powiedzieć. Kasujmy jego, a czyli uszkodzimy. O, dobrze. Pozycja obronna. Ładnie, no ale go pan też troszkę obronił. Ja jednak tamtędy będzie szedł. Okej, nie wiem, tu będzie źle. Tarczą w górę. Próbuj go zranić. Nic z tego. Proszę teraz w górę wobec tego. Możemy dobić. Nie. To mi się akurat podoba. No, dobra robota, moi drodzy. Czekaj, przywal mu toporem, podmianka, tarcza w górę.
on tam na własną śmierć poszedł, tam nic nie działa raczej. Próbujmy go skasować. I teraz idziemy za ciosem. Czysty kill to rzadkość. Zhaltuj się. Dostał krok, żeby tu zrobić troszkę więcej miejsca. Tarcza w górę. Tam jest zbyt niebezpiecznie. Strzelmy najbliżej chyba, chociaż... tak. Tarcza w górę. I lecimy w noja. No, pancerz niestety trzyma. Chodziło tu, jest większa szansa go ubić. Tarcza w górę. No. Misiaku. Ten mnie zablokował, kurde. Ale panika się zaczyna po ich stronie. Dostał. Skończmy z tym panem. Mógłbym dojść, ale bym sobie tylko zablokował ruch, więc to jest całkowicie bez sensu. Chyba po prostu go zabijemy. Nie sądzę, żeby barbarzyński król uciekł. Dobra. Pytanie, czy będziesz miał cios? Nie, nie będziesz miał ciosu. Kurde. Tu odczekaj. No tu jest źle, a ja sobie nie poradzę już. Krwawi. Dostał, ładnie dostał. Ale nie spanikuję.
Mamy teraz ruch, o dziwo, wszyscy. Czegoś się nie spodziewałem. Powinniśmy dać radę. To bez strat. I tak nie dojdziesz, ty też. No i może kusznik z bliska. Zaczyna uciekać. Nie wiem, czy teraz tego warto by nie było bić. No, daliśmy radę. Nie spodziewałem się, że tak damy radę. Nie powiem. Żebyśmy teraz nie zginęli, bo to byłoby naprawdę siara na tym etapie, żeby ktokolwiek nam padł. Powiem, jest to możliwe. Ale chyba już nie. Uff. No to było coś, nie powiem. I mamy jego topór. No, ale nie, nasz topór długi jest lepszy, zdecydowanie. Szczerze mówiąc, to byśmy to mogli jeszcze przy okazji załatwić. Na razie zobaczmy levele. No, koniecznie życie. Tyle możemy dać tobie. Teraz łucznik. Ładnie, ładnie wyleciały statki. Aż mnie korci to, ale to jest dla łucznika, morale nie jest aż takie ważne. Niech ma chłopak kondychę. Co byśmy mogli dać? Nie ma dużo inicjatywy, czyli ten overhelming nie ma sensu, bo to późno będzie strzelał. W sumie footworka mu damy, tak, dla bezpieczeństwa. W ten sposób klasycznie chyba tylko zostaje i tu też tam wszyscy mają mieć. Tak, nie mamy slotów na przedmioty, chociaż ile my tu mamy zapchane. Jest spora szansa, żebyśmy to dali radę zrobić. Nie pamiętam, co tam było już. A nie bądźmy pazerni. Najpierw sobie wrócimy, a potem pójdziemy tam jeszcze raz. Kiedyś przy okazji, albo teraz, zobaczymy. No i to się nazywa zacne. Zlecenie. Poczekajmy do rana. Bądźmy mili. Ceny dalej parszywe.
kladziewie. Sporo dostaliśmy z ten topór. Odkuliśmy się finansowo nawet. Wezmę sokoła. To jest często być albo nie być, jak chcę wiedzieć, czy trzeba uciekać, czy nie trzeba uciekać. Powiedzmy, jeszcze sprzedamy tą. W sumie, żeby było trochę miejsca. Kto ma najwięcej inicjatywy? 8-3 na razie było najwięcej. Chyba nikt nie ma więcej. Kurde, nie wiem, no niby nie najgorsze te starty, ale 55, chociaż nie ma gwiazdy, to mnie troszkę martwi. Oj, nie ma kondycji, dobra, to chyba odpada. Bo nie jest jakoś super ciężko ubrany, a już jest zziajany jak cholera. Zamieńmy w ten sposób, bo kolega nie jest w pełni sił. Zleceń więcej nie mam. To jest fajny klasyk w sumie, ale no właśnie, to jest to, co chciałem ostatnio, a tego nie było. Ale mogę nie brać tego sokoła. To nie będę za to ludzi opłacić. Kurde. Raz się żyje. Teraz to dostanie. Ty to w niej ledwo będziesz chyba się ruszał, bo... Ile ci spadnie do ilu? Do 50. Hans się wydaje, Hans nie ma nigdy problemów z życiem, tak szczerze mówiąc. Ty masz problemy z małą ilością życia. O. Hansik dostanie to. Może będziemy podmieniać oczywiście, jak będziemy inny zestaw ludzi wysyłać na pierwszą linię. W cholerę, sprzedam na razie wszystko, czego nie używam, żeby nie czuć się przyciśnięty pod ścianę finansowo. Zostawmy w ten sposób. Żarcie jest, narzędzia są. Chyba spełniliśmy ambicje. Dokładnie. Okej. Ja tak z ciekawością mamy 2600. Nieźle. Od 4 jest legendarna. Skończmy z nimi. Dokończmy to, co zaczęliśmy. Czyli pozbędziemy się tutaj bazy. Coś wyruszyło, czyli widzę, że ten obóz jest dalej aktywny, mimo że
zniszczyliśmy króla, to sam obóz jeszcze funkcjonuje. Ale on jest... Mogłem go z marszu brać. Myślałem, że przynajmniej kilkunastu będzie. Sześciu ludzi, aż wstyd, żeśmy się tak czaili. Idziemy działać. A, ty nie jesteś pierwszy w turze, o dziwo. Myślałem, że jesteś pierwszy w turze, tego ci dałem. Orzełka. Może ktoś ma adrenalin? Ja nikomu nie dawałem. Adrenalin Rush, więc pewno może być najwyżej niecierpliwy. Nie wiem. Są cechy, które to przyspieszają. Patrzeć przez kilka bitew, to się zawsze powtarza. Ale żeś. To nie jest walka, to jest rzeź. Czy też jest prawda, że jeżeli wyjdą z obozu, no to zawsze w samym obozie jest mniej, no ale... To nawet nie jest mniej, po prostu żywej duszy nie ma. O, jakieś łupy były. To dobrze, bo przynajmniej już nie jesteśmy skazani na głodówkę, jakby co. Klika. Chcę sprzedać te łupy. O, już czuję się okej, chociaż też tu fajną rzecz właśnie zobaczyłem. To, no ale dobrze. Po kolei. Po kolei na razie wyglądamy nieźle, czyli tu no jeszcze paru trzeba oporządzić. Ten już powiedzmy na razie tak może być. Tutaj też, no będę oczywiście to podnosił, ale to tak co jakiś czas, powiedzmy już, no nie, tu jest jeszcze nisko, tu jest lepiej niż dobrze. No, jego można by też, w sumie tą drugą linię też będę uzbrajał, oj. Sorki moi drodzy, ale akurat do mnie wpadł kolega chyba, więc muszę kończyć. Pozdrawiam i do zobaczenia.